przyjaciele. To nie o to walczyliśmy, burząc mur. Z naszych marzeń pozostało tak niewiele. Nie ma pracy, nie ma chleba, próżny trud. Bo to jest mieszkanie po moim wujku i ciotce. Ja się nimi opiekowałam do śmierci po prostu. Jak ja chodziłam do szkoły baletowej, to oni się mną opiekowali. Potem byli starszymi ludźmi, zaistniała potrzeba, żeby im pomóc po prostu. Prosiłbym bardzo Państwa, żeby Państwo mogli potępili wejście do lokalu. Celem prowadzenia posiadania wierzyciela na podstawie prawomocnego wyroku wydanego 25 marca 1998 roku, który nakazał opuszczenie lokalu. Oni zmarli, to mnie zaczęli wyrzucać, a ja już nie miałam się gdzie podzieć po prostu. A co Panie Kocharek ma ze sobą i z dzieckiem zrobić? Ma Pan pomysł? Proszę Pana, mnie nie wolno badać zasadności wyroku. Zostałam pierwszą eksmisję na 24 maja. Dziecko chodziło do pierwszej klasy i poprosiłam komornika, żeby odstąpił od eksmisji, bo żeby dziecko ukończyło chociaż pierwszą klasę, no jak ja ją mogłam zabrać ze szkoły? Przed ukończeniem roku szkolnego, przecież to jest nieludzkie dosłownie. Komornik odstąpił od eksmisji, a potem to już wiedziałam, że pójdę na próbę. Ale jest to eksmisja donikąd, prawda? To jest eksmisja donikąd. W związku z czym się nie odbędzie. A jeszcze powiedzieli mi, że... Córeczką, tak? Nie, dziecko do domu dziecka zabrać, żeby państwo polskie wychowywało dziecko, a ja na ulicy po prostu. Nie. Dziecko się odbiera. Proszę pana, proszę opuścić klatkę z... Nie ma takiej możliwości. Za każdym razem ktoś zapukał, gdzie ja mam, gdzie my będziemy mieszkać, jak chcę chodzić do tej szkoły, do tej samej. Proszę o umożliwienie mi dostania się do lokalu. To nie nastąpi nigdy. Dzięki Bogu będzie mogła chodzić. Pan spisze protokół, że pan, nie mógł wyekwitować i koniec. Dziękuję. Nikt pani stąd nie ruszy, będzie tu pani mieszkać, dziecko skończy szkołę, nic się nie stanie. Tak? Oczywiście, ja to pani gwarantuję. Ilekroć ktoś jest zagrożony eksmisją na bruk, powinien zwrócić się do najbliższej komórki Polskiej Partii Socjalistycznej albo pod numer telefonu 022 826 6908. Nie wszędzie zdążyliśmy. Do pewnej pani w Pabianicach niestety się nie udało. Odpowiedzialnością za to nieludzkie prawo obarczam Sojusz Lewicy Demokratycznej i przewodniczącego klubu SLD z czasów, kiedy została zgłoszona ustawa pani Barbary Blidy. Ustawa dopuszczająca eksmisję na bruk. To Aleksander Kwaśniewski odpowiada politycznie i moralnie za to, że musimy blokować eksmisję i że ludzie nie znają dnia i godziny, kiedy mogą się wraz z dziećmi znaleźć na ulicy. Dlatego nie ulegnę naciskom i nie wycofam się z wyborów prezydenckich na rzecz Aleksandra Kwaśniewskiego, który powinien bardzo dokładnie przemyśleć to, że jest współodpowiedzialny za prawo dopuszczające eksmisję na bruk.